staram się wyjeżdżać jak najczęściej. Pewnie wszyscy wiemy z jakich względów, powodów. No raczej bym nie pojechał nad Polskie może w wakacje, żeby poodpoczywać i leżeć na plaży. No bo bym nie poleżał i pewnie bym nie wypoczął. Jakoś nie jestem specjalnie miłośnikiem Mazur i żeglowania po Mazurach i nie wiem, i grilla, i piwa przy ognisku gdzieś tam na brzegu. To jest generalnie wyjazdy za granicę. A więc poza latami takimi ze swojego dorosłego życia, wyszłoby z tego z 15 lat, które spędziłem gdzieś tam za granicą i to już były te wyjazdy, bo były to Niemcy, Szwecja, RPA, Holandia, Hiszpania. No to są te takie wyjazdy, po prostu nazwijmy to turystyczne i po to, żeby, jak to się u nas mówi, albo odreagować, albo naładować akumulatory. Gdziekolwiek na świecie żyłem i mieszkałem, to nigdy nie chodziłem do polskich sklepów po polskie produkty albo do polskich restauracji, żeby się najeść polskich jakichś tam dań. Więc zawsze interesują mnie te rzeczy, które są lokalnymi jakimiś specjałami. Najfajniej zawsze mi to wchodziło w Hiszpanii, powiem szczerze. Ale na przykład teraz jakby czy to była Indonezja, czy jakieś, czy Korea, no to pamiętam, zawsze mnie intrygują. Ja może nie jestem z tych, co tam będzie jadł jakiegoś robala i tak dalej, że ja muszę koniecznie tego spróbować, czy nie wiem, mózg małpy, czy coś, to aż tak to nie. Po takich intensywnych okresach, nie wiem, pracy, życia, wszystkiego, co się dzieje, lubię czasami po prostu leżeć i nic nie robić. Ale to tak jest nie do końca, no bo zawsze wszędzie, gdzie jestem, to na przykład ja uwielbiam łazić. Ja lubię się wmieszać w tłum, lubię nie wiem, nawet teraz ostatnio byłem w jakiejś takiej już naszej, nazwę to śmiesznie, trochę może pospolitej Tunezji. W Tunezji ja nie byłem ani razu na basenie pod hotelem, ja cały czas gdzieś tam łaziłem, siedziałem na Medinie i usatysfakcjonowany byłem tym, że jak wchodziłem na ten, z tego miejsca na Medinie, to już na tym drugim wiedzieli, że wchodzi ten właśnie z tatuażami. Tak samo jak byłem w Indonezji, no byłem w miejscach, gdzie byłem jedynym białym, którego w życiu widzieli, do których bardzo często się nie da dojechać, albo to są jakieś podróże mega ekstremalne, żeby dojechać. Tak więc lubię się, że tak powiem, poznawać kulturę, środowisko od wewnątrz.